środku polskiej bezśnieżnej zimy. Uciekliśmy na chwilę sprawdzić zimę w Hiszpanii. Wypić kawę nad brzegiem morza. Pożyć przez chwilę życiem europejskich emerytów. Posnuć się po pustych uliczkach Kalpe. Sprawdzić talent lokalnych rybaków i złapać w kadr nowy sezon Lancerta. Dlaczego tu? Nie żartujcie. Poznajcie La Muralla Roja, zaprojektowaną przez słynnego architekta Ricardo Bofila. Od 1968 roku ludzie gubią się w zakamarkach tej przedziwnej budowli. Żeby wejść na górę, musisz zejść w dół. Żeby skręcić, musisz zawrócić. Fajne, szalone, idealne na sesję i na rozmowę o stylu. 12 godzin na planie, 22 zdjęcia, a to tylko pierwszy dzień. Tak wygląda nasza praca na planie. Sesji fotograficznej przed nową kolekcją Lancerto. Jesteśmy w Hiszpanii w miejscu, które jest idealne dla rencistów, idealne dla emerytów i podobno genialne dla kolarzy, którzy tutaj m.in. przed WLT Espania szaleją. A my jesteśmy w miejscu, które jest najbardziej obfotografowane przez wszystkich możliwych architektów z Chin, którzy przyjeżdżają, patrzą, mówią, to. Mnóstwo betonu pokolorowanego i mnóstwo zakamarków, w których naprawdę te zdjęcia powinny wyjść doskonale. Co Was wywiało do Hiszpanii? Chyba taka potrzeba pokazania czegoś innego i pokazania też prawdziwej twarzy i prawdziwego oblicza współczesnego faceta. Jak patrzę na modela, którego żeście wybrali do tej sesji, to rzeczywiście. Ale co jest fajne, widzowie oglądający backstage naszej pracy tutaj mówią, oj, uwielbiam te przestrzenie, że miejsce też jest niezwykłe. No tak, to jest dzieło słynnego katalońskiego architekta Ricardo Bofila i rzeczywiście formą, geometrią i kolorami na pewno odbiega od tego, co jest średnią krajobrazową nawet tutaj, w Hiszpanii. A jednocześnie do Hiszpanii rzeczywiście pasuje i zastanawiam się, jak może pasować do Lancerta. No na pewno kolor w ogóle w męskiej modzie jest jednym z najważniejszych wyróżników, określników. I wiadomo, że są takie kolory, które nigdy się nie zestarzeją, są ponadczasowe. Są takie kolory, które są przez jeden sezon, dwa sezony modne, potem gdzieś odchodzą w niepamięć i za chwilę znowu do nas wracają po kilku sezonach. Także ten kolor na pewno jest bardzo ważną wypadkową i bardzo ważną składową tego jaki styl reprezentujemy, jeśli chodzi o modę. A jaki ten styl ma być w 2020 roku? Czymś, co zyskuje na popularności, są urzędowe kamizelki. Panowie też uwielbiają łączyć klasykę z czymś bardziej sportowym, także też takie propozycje dla nich przygotowaliśmy. No i chyba szarość już na dobre wkroczyła na salony, bo nawet jest bardziej popularna niż granat. I oczywiście wszelkie kratki, ale tu już od kilku sezonów jest to dość mocno widoczny trend. Czyli dokładanie odrobiny sportu do czegoś, co jest klasyczne, tradycyjne i powiedzmy dokładnie, nawet tak. Momentami biurowe. Ma złamać, ma odmłodzić, ma dodać energii? Ma właściwie zrobić wszystkie te trzy rzeczy naraz. A jednocześnie pokazać, że eleganckie ubranie nie musi być takim nudnym, smutnym uniformem, że to nie musi być taka zbroja, w którą jest ci ciężko wbić i z której jest ciężko potem jeszcze przez 8 godzin w biurze wysiedzieć. Namówiłem na podróż do Kalpe jednego z ambasadorów Lancerto, który idealnie pasuje do miejsca i hasła nowego sezonu.
ma swój styl i nie waha się go użyć, zmuszając czasem stylistów do pukania się w czoło. Mateusz Zielonka. Surfer, skate, snowboarder, szef. Master, szef. Tu w hiszpańskim porcie miał swój kulinarny mały raj. Stary, mam, patrz, langustynki, jest okoń, małe kraby, nie wiem czy nie za małe. Kolejne langustynki, ale piękne. Na ulicach sennego Kalpe dorzucił trochę życia śmigając swoją deską. Zabierają tam, gdzie akurat rusza. Ja mam tak z butami biegowymi. Mateusz z deskorolką. To jego sposób na odkrywanie. Nigdy nie wiadomo, co się spotka. Skate to trochę artyści, którzy wykorzystują architekturę miejską pod swoje różne triczki. W sumie całe życie jak jeżdżę, gdziekolwiek jadę, staram się mieć deskorolkę przy sobie. Wtedy się czuję bezpiecznie. Pięknie tu, co? Światełko za mną jest? Jest. Cały czas coś innego da się wyczuć w tym miejscu. Gra świateł i fajnych kątów. Sprawia, że cały czas czujesz się jak w bajce. Albo w jakiejś gierce, cały czas odkrywasz nowe plansze. Gdyby nie szacunek dla ciszy mieszkańców La Muralla Rocha, Mateusz znalazłby tu pewnie niejedną okazję do przetestowania swojego deskorolkowego talentu. Ale nie kusiliśmy losu. Wpadł na plan zobaczyć nową kolekcję i dał się namówić na rozmowę o swoim stylu. Pogmatwanym, często pomiętym, zmiksowanym, ale własnym. To jego true color. Czy dla faceta to, jak wygląda, jest ważne? No pewno. Dla mnie jest ważne. Lubię się stroić, powiem szczerze. Od małego zawsze miałem jakąś taką fobię troszeczkę. Wiesz, tutaj coś mnie nie pasowało, to musiało być po mojemu. Mama miała ze mną ciężki orzech do zgryzienia. Czyli surfer, czyli mistrz jazdy na deskorolce, jak trzeba to na snowboardzie. Nie, zaprojektuje i ugotuje. Ja bym to odwrócił. Snowboard był zawsze przede wszystkim najważniejszy. Potem deskorolka i surfing jako hobby i pasja niedościgniona. A gotowanie było zawsze. Zawsze coś mi gdzieś coś nie pasowało. Tak samo z tym ubiorem było. Dlatego zacząłem elementary projektować bluzy, głównie na snowboard. Mimo tego, że byliśmy sponsorowani jako zawodnicy jedni z najlepszych w Polsce przez różne marki odzieżowe, to zawsze coś tam nam nie pasowało. Tu za krótkie, tu za długie, tutaj rękaw nie taki. I w pewnym momencie wygrałem jedne zawody, drugie zawody, zbierałem trochę pieniędzy i stwierdziłem, szyję swoje i projektuję. Osoba, która się mną zajmowała w launcher, to jak zacząłem wybierać ciuchy, no to nazwała to takim lekkim ekletyzmem. Nic do siebie nie pasowało, ale widziałem tą iskierkę, że to chyba ma jakiś dobry kierunek, że to można połączyć i znaleźć jakiś swój zwarywany styl, no, w zwarywanych czasach. No. Wierzę, że nikogo już nie dziwią faceci gadający o garderobie. Niezależnie od potrzeb, miejsca, niezależnie od zawodu. Kiedy wychodzę ze studia, w pełnym make-upie nie zamieniam marynarki na dres. Na każdym biznesowym spotkaniu najpierw nas widać, a dopiero potem możemy kupić uwagę naszymi słowami. Dbam, żeby sobie strojem nie przynieść wstydu i żeby sobie nim czasem też dodać odwagi.